Idziemy na wycieczkę, przybyliśmy do wsi Biała, Biała. no, która przepływa rzeka Białka. A widać. Jak widać na załączonym obrazku, będziemy jeszcze przejeżdżać rzekę Orlankę i Narew po Ta. drodze. Biała rzeka. No i tak, udajemy się, następnie się do Narwi, następnie się udajemy do Poczopka, Krynki, Kruszyniany. I No. tak dalej, jak pozwoli dalej, wiesz. No i jest nas tylko dwóch. Tylko dwóch. Jeden się wykruszył. Jeden się wykruszył, bo nóżka niesprawna. Tak. Tak. No i będziemy jechać we dwóch. Tak. I dojedziemy, niech Pan Bóg pobłogosławi, Tak. żebyśmy dowrócili też. Szczęśliwie. Przyjechaliśmy z Bielska Podlaskiego do Narwi. Narew leży nad rzeką Narwią. O, bocian poleciał ładnie tam, mówisz, o, zaraz mi będzie, o tam. Przeleciał na drugą stronę, widzisz tam? O, ulicę przeleciał. Poleciał, teraz to tam, to właśnie. Ale tu był, tu jest bocian, o tu. Tak? Tu, o, Tu właśnie on z tego gniazda poleciał. No, tylko żeśmy Ale nie tam jeden zauważyli. został, samica pewnie. No toż pilnuję, młody, młody są. A tu by się fajnie rybki łapało tu. Tu jest nasz zbór, nie? Proszę? Zbór jest tu nasz, w Ty. Krzysztof. Ty to widzisz? Co widzę? No co? Co rozumiem sobie? To można siąść. No to ja wiem, wiesz, to ja to wiem, to jest specjalnie zrobione dla takie, na imprezy. I mogliśmy tam Zobacz, siąść. jakie te ładne, nie? To już położyło te drzewa, bo to podmokły teren, zobacz. Pijemy osze, o, Osze. Janek pije osze. Osze, minerały same. Tak. Żeby mieć pedał. Żeby mieć trochę, powypukało minerały przez drogę. O, jak tu ładnie. Ja tam wiem. A tu, że nie pamiętasz, co ty z nami jeździsz tym Zwickiem. Pamiętasz, gdzie się Tu koło myśmy wyjął? stanęli, taka mgła była, No, pamiętasz? a tu koło wyjął Grzesiek. Tak, Pamiętam tu Grzesiek. Grzesiu wchodzi. No i ten Witek z nami, Maruda był. Pamiętasz? Kanana na rzekę. Wtedy to myśmy tędy jechali. Tu chyba babka wtedy taka szła, nie zaczepiał. No, masz Ona rację. z psem szła. No, ten zakres. O to prawda. To. No, a tam nasze Mojego rowerki żona wspaniałe. rzuciła. No. No trudno. No Może niestety. musiała. Musiała, no bo. No i będziemy się udawać tam, tak? Tak, w stronę dokładnie Michałowo Gruder. Potem Lipowy Most. Tak. Poczopek, Krynki, Kruszyniany i do Bielska. A przejechaliśmy już ile tych rzeczek mówisz? Pierwsza jaka była tam? Czwarta, Biała. Pierwsza była Biała. Orlanka. Później Orlanka, tak? Nie, mówię inna tam była, nie. Orlanka. Nie, Orlanka. Orlanka. Potem. Zapomniałeś. No coś ci mówiłem o tym. No ale ja już nie pamiętam, no. O, Jest. kaczki poleciały, patrz, o, kaczki lecą, o. Aha, dzikie kaczki. Idziemy na drugą stronę. Tak. Bo nas tu rozjadą. O, tak to przez Kosina przepływa rzeką. Ale się wypadło tego z głowy. No wypadło, no. Czasami rzeczka wypadnie z głowy. No ja nie pamiętam. Biała, Orlanka. O, już licznik się skasował. Co? O, jest. Nic się nie Nie, skasował. nie Tutaj trzeba, skasowało. tutaj trzeba. No, Nie, tutaj. już tyle 30, przejechaliśmy. mówiłem chyba. A to dopiero początek boleści. Korbieli boleści. Tak. Jedziemy za chwilę dalej. Dopijemy te właśnie te całe osze, magnes i inne rzeczy. Jesteśmy. Przyjechaliśmy do Grudka z Bielska Podlaskiego. Będziemy jeść banany. Tak. Tu mamy je. Tak, O. pojedziemy też stąd pojedziemy do
to Poczopka. Przez takie miejscowość jak Kondycja, Nowosiłki, Lipowy Most. Kopna Góra. I potem w prawo na Poczopkę. Krynki, potem Prusyniany. No to jeszcze mamy kawą. A tu ptaszki jak pięknie śpiewają. A tu jakiś pomnik. Ktoś tu zginął. Bojownicy z rąk hitlerowców. To im Gródek pomnik wystawił. No bo jesteśmy przecież w Gródku. Co ty mówisz, jak ktoś powiedział? No mówiłeś. To jeden powiedział taki. Nas kawał z Krakowa do Warszawy to się przejdzie. To zobaczysz kawał. To 300 km. A to my. Tak, my. Twardziele. No. My się nie boimy takich tras. Tak. Krzysiek, tak. Musisz taką trasę się z nami wybrać, chłopie. Zobacz. 62, 54. My się nie boimy. Tak. A on ma 50. On ma 58. Tak o ile pamiętam. Nie? 37. Nie, chyba 58. O, tu nasze szerszenie. Tymi szerszeniami jeździmy. O, tam jakiś samochodzik śmiga. No akurat tu jesteśmy w takim parku i tu mamy policję. Policję od razu. O, tam. Ogrodzone ładnie kamieniem. I ich zgarnia. Prawidłowo. No dobra. Oni niedawno to zrobili. Te ptaki tu tak pięknie śpiewają, że aż mi się nie chce wyłączać. No ale będę musiał. No i później jedziemy gdzie? Tam. Tamte strony. O, tam gdzie te samochodziki właśnie tam jadą. Tak jest. Boże, mam zabalone. No teraz musisz już mówić. No co? To co widać tu? Cebulka. No co mówimy? No. Dotarliśmy do celu. Do Poczopka. W którym jest sylwarium. No różne. Takie muzeum jest przyrodnicze. Pszczółki. No i tą drogą się tam pojedzie. O, tak, na dół, tam hop. Jakiś kilometr? Nie. Tu jest taki nowoczesny parking. 200 metrów. Nowoczesny parking to jest. No bo to się robi od tych. Teraz sobie jemy, bo tak zgłodniliśmy. To jest makrelka, cebulka. Co tu jeszcze mamy? Szan, takie puszeczki. Sera mało. O, tam jaja są. Jaja trzeba jeszcze wziąć. Jaja, bo będą jaja. Czosnek mamy. O, czosnek jeszcze nie obrałeś. Także w tej chwili to będziemy jedli. A później pójdziemy do Silvarium zobaczyć. Z zewnątrz chociaż. Bo już raz byliśmy. Do tej tablicy chociaż podejdziemy tam. Jak będzie okazja, nie? A tak ja wyglądam po 100 kilometrach, bo już 100 kilometrów przejechaliśmy w tej chwili. Jak ktoś by się pytał, to już przerzucam. Jak ktoś by nie wierzył. Gdzie same dziewiątki ty wskoczyły. Tam tym się przerzuca. Ja wiem, same dziewiątki skoczyły ty, ale numer. 9999. Czyli to jest to. Bez 100 metrów. Czyli brakuje 100 metrów. Nie, nawet nie 100 metrów. 9 metrów. 10 metrów. Dobra, to później. Następna część. Dotarliśmy do Poczopka. Zjedliśmy już tam na parkingu, tam w dole. Jesteśmy w Sylwarium. Poczopek. Na leśnictwo Krynki. Galeria na skraju puszczy. Będziemy zwiedzać. Tak, a tutaj co jest? Orzeł jakiś. Nie wiem. O, tam pisze. Tak. Ja pierw go sfilmuję. Tak, bielik, to jest bielik. Ale ładny bielik. Ładny. Szkoda, że w tym telefonie nie mam
Nie mam tego, wiesz. A to ja już filmowałem wcześniej. Tam zdjęcie żeśmy sobie robili. Na filmie, pamiętasz? Wiem. Tylko tej szopy tu chyba nie było, co? Czy była? A tu jest, tej wyrówniarki nie było na pewno, ty. Będziemy zwiedzać galerię na skraju puszczy. No i tam dalej, dalej, dalej resztę. Tam w głąb. A to za chwilę. A tą tablicę też sobie sfilmuję, bo to jakieś ciekawe rzeczy są napisane. Można później powiększyć. Powiększyć i sobie troszkę poczytać. A tu Wisława Szymborska coś napisała na tym drugim kamieniu. Modernizacja tu jakaś była tego. A tu Wisława Szymborska, nasza poetka, wspaniale napisała. No. Idziemy, idziemy, rób te zdjęcia, rób. O, boczki jak chodzą. Ty, nie, to gęsi. Ty, to gęsi tam chodzą. Gęsi. Czy kaczki? Gęsi, gęsi. Chodź, bo tutaj coś wyznałeś, to wszystko to jest wyznałe, to musisz wiedzieć. Nie? Ja tu byłem tylko... ty! O, kciciuś tam się pojawił, tak, zobacz. Widzę, widzę, tam się czai. O, 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 o. Ty, kaczuszki wodę piją. Kaczuszki. I kaczuszki, gęsi. Dobrze, dobrze, ja tylko chcę sfilmować. A to pięknie. Ten kacz, ten gęsior już na mnie krzyczy, że mam się nie zbliżać. On samiczki pilnuje. A tu myśmy byli. Musimy ten. Przy tym zegarze to już tu były. A tu były boczki, pamiętasz? Tu chodziły boczki. O, życie jest dobre, las jest dobry dla życia. O, tej sowy tu ja nie widziałem wyrzeźbiony. No nie były. Nie. Tu myśmy się nie zapędzali, bo wtedy deszcz padał. Ptasia chata. Proszę cię bardzo.
A tu co to? Jakaś babiczka. Walną tą rzeźbę, to wiesz? A tu są zasadzone rośliny. Wierzba krucha. I wszędzie opisane, zauważyłeś? Tak. Ty, jak to tam daleko jest. A gdzie? Tam daleko. A tam co jest? Tu, na lewo? Tak, tak jest to. No, tylko będziemy wracać. A gdzie idziemy teraz? Idziemy o tutaj do tego, a tutaj sowy są takie od tego. Ale się nie zrekuje. Tak, 10 słowów wtedy, jak jeszcze maja. No to idziemy do sztuki. Dobra, ja nakręcimy. No. Śpi, rzeczywiście. No udaje. Że śpi. Tak, a wiesz, jak ona napada? Cała śnieżka. A tam siedzi następna pora. Dwie. Piękna. Piękna ta sowa. Piękna ta sowa. A gdzie chcesz teraz? A tam, no, tam siedzi druga chyba. Gdzieś oni wysoko. Nie, nie. Tu siedzi jeszcze, patrz. Gdzie siedzi? Tu siedzi. Patrz. Tu siedzi. Tele by trzeba było. Ja. Tu siedzi. A ta siedzi tam, patrz. O. No, a siedzi, no. Fajno. A tam w rogu siedzi, popatrz, wiesz, tam też siedzi, popatrz. O. Mała siedzi w rogu, wiesz tam, taka? Nie, ja tą widzę. Patrz, o ta siedzi, patrz. Ale fajnie tu mają. O tam siedzi, wiesz, w rogu? O, skubana. A tu duża jest taka. A ta napada. Ta napada? Nie, ta, o tu będzie taka, to duża napada. Napadła na nas. A to chyba ta napadła. A to ta chyba. Nie. To ta się, to która napadła. Teraz jak się obróciła. O, poczekaj. Mama czekała. Nie rób. Jak chcę ją nakręcić. Już spoza kraty. A jak obraca. O, zobacz, jak obraca. O, to ta napadła gdzieś na nas. Ta, o ta napadła, ty. O ta napadła. Czekaj, ja ją tylko tutaj zobaczę. Sowa jarzę. O, popatrz, jaka tu siedzi ogromna, patrz, na chwilę. O, jaka ogromna. Ogromna? O, ciemno, taki to ja w życiu nie widziałem. Popatrz, patrz, sowisko widzisz, siedzi? O, a wiesz, my tu to robimy tak opowiem, a ona zrzuciła się na nas, wiesz? To właśnie. Ty, ale ona jest wielka, rzeczywiście. Puszczy to jest, wiesz co? Puszczy tu szarny jak. Wiesz? Ale wielka ona jest. O, to puszy na sali. No. A to nie wiadomo, gdzie się schowała. Wiesz? Tam gdzieś tutaj. Nie maj. A tu są gdzieś. A może wlazła, bo ona tu ma wejście, widzisz? Wiesz, a tu są dwie, patrz. Nie, tam jest chyba. Tam siedzi? Na pewno. Nie, nie ma. Wiesz, nie ma. Schowała. A tu dwie wysoko na brzozę siedzą. Widzisz, o? Ale one, wysoko na brzozę. Ale one śmieszne. No właśnie, oni siedzą jakie dwie. Aż muszę je cyknąć. No, ale jeszcze siedzą dwie na kijach. No, no tak, tak, na kijach, a gdzie myślałem. Ale no. I patrz, nawet się nie ruszą. No, a tego właśnie się ruszy. Nawet się nie ruszą. A tu ile się po idełko mają tam, żarcie widzę. To była uszatka, ty. Ale tu są dwie. To zobaczysz. Zaraz. A to puszczyk. Gdzie ty je... O! Tam dwie, tu trzy. No. Trzy.
Ty, jedna u góry siedzi tam cały. Tutaj dwie. Jedna się schowała. A tam u góry jedna siedzi całkiem wysoko. Ale się patrz, jak łebkami już patrz, 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 patrz. Patrz. Ciekawe te sowy. Ciekawe. Teraz gdzieś u ciebie jeszcze. O, czekaj, tu jeszcze coś jest napisane. O, to cało. A to to ostatnie, co to było. Sigifu. No i nie wiem. Jeszcze patrz na ciebie. Na mnie? Także chcę, żebyś otrzymał zarzut. Oooo, oczywiście. Zaraz ją sfilmuję. No, patrz. Ale ta jest przyjemna. Trochę jako pachnie mogę. Czekaj, ja ręką ruszę to ona. O, zareagowała. A weź przejść na lewą stronę i coś mów. No. Ona tam, gdzie rusza. No, weź tam rusz, rusz się jakoś energicznie. Nie ruszaj. O, patrz. Teraz do głowy, bo cię tam dostanę. Kuban. Nie chcę się patrzeć. Tutaj nie zrobię. Nic jej nie zrobisz. Gdzie idziemy? Widzę. Ale to głazy tam wielkie. Dobra, to idziemy tam. No idę, idę. Możesz siąść, nawet zjeść, widzisz? A drugi raz możemy tu zjeść. Łabędzi to u nas dostatek. Tu nie byłem. Zobacz, tam woda, ale ta żaba siedzi, widzisz? Daleko? A, ja na tą żabę muszę wejść, kolego. Tylko niech ci ludzie pójdą, to ja na tą żabę zsiądę zaraz tam. To nie wiem, czy wolno. To wolno. To nie wolno, jak szybko się robi. O, spójrz. Do domku teraz nie podpływa, to ryby są widać, to są ryby. Łabędziaki. Dawało deszcz. Tam też zobacz, jakieś drzewo leży. Co? Drzewo leży. A, o. Dobra, idziemy do tej kamiennej żaby, tak? Spójrz, jak... Idziemy do słynnej żaby. Ten tamten jakiś jest tu mocny. O, ten zobacz, tu mocny. No, żeby ludzie mieli, wiesz, gdzie pospacerować. No to chodzi o bardzo takie dzieło, ktoś radą, widzisz? Elegancko ktoś zrobił. Pójdź, jak to widzisz, żebyście, żebyście tam też stawili. Co to jest? Bufosława. Bufosława. A co to takiego, Bufosława? Większa, największa ropucha w Europie. Z legendy ukryte pięknie. To ta ropucha. Ale ktoś tu się namęczył, żeby ją zrobić. Ale spójrz, o, spójrz, gładka. To zobacz, paluszkiem dotknie, jakie to gładkie. Dobra, śliziutki aż. Czyli taki tam płytko, co widziałeś? Krzysiek, i ty tu nie chciałeś się jechać. Chłopie. Co ty mówisz? Ja do Krzyśka mówię.
A to Buchosława. Trzymaj. Zrobisz mi z Buchosławą. Co? Trzymaj. No to jest to fatne. Trzymaj. To też. No to zapka. To jest moja zapka. To jest zapka. Tu ma pysek, ma oczko, łapeczkę na kuchnię. No tak, teraz dobrze by było, żebyś odmawiał, o, zobacz, no, bocianu się więcej pojawiło, widzisz? O, tam z tyłu. Jeszcze bocianu się pojawiło? Mhm. A to to jest, a to facet tam robi? Kosi, kosi. Kurka w las. Dobra, niech se kosi. Zobaczymy co tutaj, na tej tablicy jest. Kosi, wiesz co, dla tych łabędzi chyba, to zielone, wiesz? Nie. Żaby i ropuchy. Mostek, jeden, a tam drugi. Co jest, co na tamtych kamieniach jest? A tego nie wiem, ja tam nie byłem. Tam mnie nie podchodziłem. Tam też jakiś eksponat jest, zobacz. Widzisz, tam jest tabliczka. Ty, tu jakaś twarz jest z tej strony. Janek. No tak. A tu musi coś być, bo widzę. Jest eksponat, jest wbite, to to... Ciekawe co to jest, przynajmniej przeczytać. Nie, twarzy to tutaj nie ma. Tam jest też tablica, zobacz, tu. Gdzie to drzewko. Jakiś, o jest, tu. Podarowany przez pana Bogdana Fedziukiewicz. Pana Bogdana Fedziukiewicz, też ten głaz został podarowany. A tu co? A tu co? Tam ja ci tu tam. Czekaj, czekaj, tu jest też. Megali. O. O, zobacz, zobacz, zobacz. Na żabę weszła, widzisz? Zobacz, jak weszła na żabę, widzisz? Megality. Ja wystarczy, żebym tak ładnie pogłaskałem żabę. Tam już chyba nie będziemy szli, tylko ten eksponat zobacz. Tam też coś jest, ale... To są różne rodzaje kamieni, wiesz? Tu też są różne inne. Ty, ale zobacz, ile tu kretów jest. Ile tu kretów jest. A to chyba jako punkty tylko, bo tam jedna tablica jest, tylko że megality i... O, zobacz to, spuszczaj, jak megality. No, bo dla nich to atrakcja, no co ty. Zdjęcia se robią. Nie, tam, ja wystarczy, że ją tak, wie. Pofisiowałem z nią. Ale ten, ja ci powiem, ten mostek jest piękny. A tamten też, tamten ostatni. A tam co jest? No tam mostek taki i dwa te są. Bobry takie rzeźbione. Możesz mi zdjęcie zrobić jak pójdę. Tam na niego. Słyszysz? No, ule tam ryba dała. Może zdjęcie. Ale ryba ogromna dała, to by działo tam. Co? Ryba duża by wyskoczyła tam. Widzę. Nie robisz mi zdjęcia? Co? Na mostku? Mogę. Siachnij. Tak, 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 tak,
No. Ale on tu pofałdowany. Ale tu jak ten pofałdowany, jak się wchodzi. No rób. Czekaj, ja zatrzymam. Wiesz co to jest? To jest osiedle chyba pszczół. No jak nie? To będzie, a tu jak kałuża. Osiedle pszczół tu będzie. Holiday Insel, mówiłem. Hotel Owadu. Hotel Owadu. Mówiłem, że Hotel Owadu. I one rzeczywiście tu łażą te owady. Zobacz, pszczoły tu latają na dole. Widziałeś to? Widzę. W rurki wchodzą. Idziemy tam, czy nie? Czy tam idziemy od razu? Tam się boi, bo tam koń. Tam już nic nie ma, tu jeszcze jeden taki ten. Tam pójdzie tam do strony. No to idziemy tam, w tamto stronę. Bodźki się pojeździły. No tak. Ten tam kosi. Nie, ja jego to nie będę nagrywał, że tam kosi. Tam się dochodzi. Jesteśmy przy... Tam można dojść? Tak, do samego wody. I tam dwa wobry wyrzeźbione. Tak. Ja nie wiedziałem. Tam musi być droga. A to naokoło. Tędy. Tu też masz takie coś, widzisz? Tu, taki koszyk. No ja wiem, to jest, ja widziałem. Bo tam tam opuść. A, tu jest wejście. A to ten to żółte kwiaty, to jest od tego co? To? A to, wiecie, to. No? To jest. To tak strzela, jak się nie rozwinięty. Ale to jest odkurzajek. Na kurzajki dobra. A to wiem, się ucina i na kurzajki. No żółte takie, żółte. Żółte tak, tak, tak. A jest na kurzajki. A jak to się nazywa? Tego to się nie powiem. Kolega miał kurzajki właśnie tak jak ty mówisz, tym. To kurzajki, ma kurzajkowy to jest. To też zapomniałem. Wędrówka ogroniczna. O jest. No jest, jest, zobacz, jeden tuła siedzi, będzie bubra, a drugi tam. A tutaj siedzi. Co za tabliczki? No ja nie wiem, co oni tu robią. O, zobacz, o, tego Tużyca bagienna. Co? Tam też, ale nie będę chodził, bo tam pokrzywy. A tu zobacz te drzewa, ty widzisz to? Tak. Zobacz jak to wygląda. Normalnie. Pourywane, pousychane. Bobr tu jest, siedzi, no i tam dwa maleńkie siedzą. Ale ktoś wyrzeźbił. No widzisz, zobacz. Jakiś talenciak. A tutaj dwa siedzą, zobacz. Bobry. A tam dwa siedzi. Jeden przy drzewie, wtedy jeden drugim siedzi, widzisz? No, miał talent, że wyrzeźbił tak, naprawdę. No, to mordka. Patrz, jeden siedzi, tam drugi przy drzewie siedzi. Ale lina sobie. No, to prawdziwa lina. No, a tu bobry, tu widać, że tu bobry grasowały. No, to... Żeremie, ty zobacz,
Janek, nie widzisz tego, co ja widzę. Zobacz. Tama, a to właśnie bobra tama. Ty, ale rzeczywiście. To bobry załatwiły, a to bobry tama. I zobacz, tam jest wyższy poziom niż tu, zauważyłeś? Tak. Tamtej wody jest wyższy poziom. Tak, ale to... To bobry załatwiły. Nie? Ja. Dobry. A tam bociany, widzisz? Też żeremie bobry. No, tam bociany ma tą zaraz. No i widać, rzeczywiście tam jest wysoki poziom. I że bób taką wielką tamę zrobi, nie? A tu zobacz, jak pociachane to drzewo jest. Żeremie bobru. A tam ile tych boćków? Ty widzisz to? No tak, widzę. A tam czwarty siedzi. A tam, o. Brzegu czwarty. To było wtedy, jak myśmy liczyli, to było 9 sztuk. Jak ja byłem pierwszy. To wracamy, chodź. No to takiego zrobili, więc tutaj ja. Tu jakieś, nie wiem co to tu. Tu jakaś tablica. Nie wiem co to tu jest po lewo. O, tu kładka, ktoś łazi tu, widzisz takie kładki. A się dowiemy co to tu jest. Co? A, widzisz co to jest? No. No co? Zobacz. Czyszczalnie. Hydrotoniczne. Tak przynajmniej jest napisane. O, marza, rapucha. O, rapucha byś zdeptał. Tak, słucham. Kup, kup. To mówisz? Się on zdeptał. Już my jesteśmy. Już my jesteśmy w początku. Co to tak? Kołkrynek. Kto się tu dobija do ciebie? Co? Co? Cian nie pojechał, bo jemu noga. Znowu bolało, gdzie znowu to jakieś samo. Jakieś ptaszki, zobacz. To jest napięcie, jakiś ból, to może być. Co to za ptaszki? Tak, no a co? Jak on nie pojechał, to co? Jak on nie pojechał, to jak ja skupię na to. Ja do niego rano zadzwoniłem, on mówi, że on nie jest. Krzysiu. Nie. A co ty na rancu? No jak to? Tam nie padło te? Ogórki nie padły? A tak wszystko jest. No ja nie wiem, że ma. Czemu nie? Bo zawsze nie. No. To nie pada w dziecku, tak? I to nie pada, bo tak z kopami się zgryzły. Tak to. A nie, a tutaj nie było, tylko to, ale takie kratka pokrapowane było, nie? A teraz nie grozi. Nigdy. Koniec.
nie ma tablicy, wiesz, co ptaki są, bo ja nawet nie wiem, co to za ptaki. Ty wiesz, co to za ptaki? Co? To są ptaki. Ale ładnie siadł, cicho, cicho, cicho. No ładnie się daje. Tam u góry, tu łażę. To oni mają wszystko wyskupione. To sikorka. Po tamto to sikorka. Słuchaj. Po tam ładnie siedzi w rogu. Po tam wysoko. A widzę, widzę. Ale weź go zła. Tam siedzi w rogu, siedzi. A weź go nakręć. No kratki muszą być, bo one by pouciekały moment. Szkoda, że tu nie ma opisu tego, wiesz? A może gdzieś tam na początku, wiesz? Dobra, idziemy dalej, no bo i tak opisy. Gdzie ty idziesz? A tu można w ogóle iść? A jest, wydeptane, widzę. Ścieżynka wydeptana. Ten gościu, ci powiem, ten gość to tu ma do koszenia. O, człowieku. O, tu może będzie coś opisane. Lilia, to ta lilia. Tu jest. Złotogów, to ta lilia tutaj. Tu zasadzone ma. Ładna. Tu ile tego posadzonego? Ty, pierwiosnek. Tak naprawdę to ja nigdy nie widziałem z bliska takiego pierwiostka. Tu ile tych roślin. Ojej. Ty wiesz, że ja mam... Ty masz nogi suche? Nogi masz suche? No zobacz, ja mam mokre całe. No bo tu ta trawa mokra, wiesz? No, moje butki. Gdy byłeś, to był ruch. Tropinka. Tropinka. Gdzie zając? Tam tabliczka. Tam drugą masz tabliczkę. Lepsus coś tam. Zając, bo zobacz, tu są odciśnięte, nie widzisz, na kamieniach jego racice wszędzie. O, grodowca jest, zobacz. Ale zobacz, to są ślady w kamieniach. Ślady tu, w ej, ty nie widzisz. Co? Ty nie widzisz. No widzę, no. Nie widzisz, tu są ślady jego, gronostaja, w betonie, zobacz. Tam były tego, zająca. A tu są jeszcze coś innego. Tu gryzoń. Gryzoń, karczownik. No i to jego ślady, tu odbite widzisz.
O to tu. Krzysio by robił, co? Krzysiu, tak. Krzysiu. Kurz nawet jest, widzisz? A gdzie jego ślad? O, tu, na drzewie, zobacz jego. Spuszczę jego. A jest. A spuszczę to czyściutkie, co? Jakie łapeczki. No. No, ciśnięte, nie? O, pa, a tu jak jest? Tam jest, zobacz, popa, to ładnie szumi tu. To gdzieś tam upływa, w tam gdzie ten kamień. No zobacz, to tam jest, patrz. Sosna jakiś tam, popatrz. Tam, 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 tam. A ma ekologię. Łapki na te. Tu ile tych eksponatów? Gdzie, co ty mówisz? A tu co? Krzyżówka. Coś tam, coś tam. Bo tam to się ogrodzono daleko, wiesz, i jest to. Tam to się ogrodzono daleko. No widzę, tu też coś. A tam nie będziemy szli. A to pułapki to znaczy. Tak, na owady. No na te, wiesz, na te. A to drewno gryzą. Korniki. No to takie. Oj, i się nagrało. Nagrało się. A co? A no, no, no. Nie. Ptaszki słychać to? Tu, to ty, ale jak tu piękne szyszunie. To kwitnie. Widzisz te szyszunie? To kwitnie, brzoza dopiero, to nie szyszka. To kwitnie. Wiem, kwitną młode pędy. Tak, o, zobacz. To gęsi. Ale ten ta, ty ten gęsior pilnuje, ta po prawej jest samica. On już gonić będzie. Ja stąd idę. Ty idziesz tam? Ugryzby. No ja, wiemy. Wiemy, że pilnujesz swojej pani. A to myśmy byli, tylko żeśmy nie... Ale tu byliśmy, ale nigdy nie siedzieliśmy tu. Tu nigdy nie siedzieliśmy. O, jakie siedziska. Elita drzewo. Ale ty. Wygodne. Chłopie. Ty. Pozwolisz, że sobie siądę. Spocznę sobie. A tam zobacz, co jest napisane. Spójrz. Zakotwiczone. Słońce zakotwiczone. A tu co? Woda z kamienia wylatuje. To co mi się wtedy kręci. Chwilę odsapnięcie. Siedź. A tu słońce zakotwiczone. Słońce zakotwiczone. Łańcuch. I słońce ktoś zakotwiczy. A tu co? Słoneczny zegar równikowy. Idziemy do tablicy zobaczyć. Widzę. Jeszcze pójdziemy zobaczyć. Tam możesz też postawić rower. Widzisz? Są te tu miejsce, widzisz? No, i tu można było postawić takie. To są jakieś niedobre zrobione. Bo tu mogę gdzieś tam, bo jest. Gdzie zjeść? No tu, tam, no to jest pełno tutaj. Tutaj nie będziemy pijeć. Park megalitów, to tych. Wiesz czego, nie? Tu może będą te do kupienia. Tu kiedyś były te ordery czy coś tutaj były.
Nie pamiętam, coś tu było, że można było kupić. O, jest, czyli no, widzisz? Dobry. Ha, widzisz? Co to jest? Tłoczona moneta z pamiątkowa. To się to mają, bo wiem, że przyjadą. Rozwaliłam z pani. Czekałam tutaj. Zobacz, jest ta moneta chyba. Tylko trzeba wrzucić. Albo 2 euro. Niestety, żeby tu przejechać, to trzeba przejechać rowerem 100 km. No przejechaliśmy. Masz jakieś drobne? Ale znowu jeszcze prawie, że 100. Masz drobne? O, nie ma z górki, nie ma. Nie ma górek. Nie ma przy sobie. To co trzeba. No makieta ta piękna. Że można sobie, wiesz, odsłuchać. Tak, tak. Już tu byłem, kręciłem w tym. Przepraszam. No nie. Ja się znasz na tym. A ty uściskasz. Ty? No i nastawiasz ten. Nie, nie, czekaj, zimorodek. Nie, czekaj. Odzień ciała weźmie. Widziałeś? I to ten tu podświetlony. Nie. O, nie daje. Chodź monety. Masz jakieś monety? Sobie wywalniemy monety. Byliśmy tu. Tak. W galerii. Tu już kiedyś żeśmy zwiedzali. Tak. Tu siedzieliśmy. Tutaj pofilmujemy trochę tą wodę, która się wydobywa z kamienia. A tu... Na pamiątkę, o, proszę bardzo. Lasy państwowe. A z drugiej strony, kogo my widzimy? Zimorodka. Zimorodek. No i mamy pamiątkę. Z tej szafy, co tam filmowałem. Lasy państwowe. Jest pamiątka? Jest. Ale zobaczmy, co robiłem. Ale las. Co? Las. No widzę, jak się rozpływa. Ta, zobacz, jak pilnuje tej swojej pani tam. A tu też masz siedzonko. To co, jedziemy? Janek, ale rowery mamy tam. No tak, no. Przecież tam mamy rowery. Słuchaj, no też nasz, to też noc zostanie. Nie pójdziemy teraz. To, a przejechować. To krynek jeszcze trzeba wyjechać. A kruszyniami. No to ile kilometrów w sumie? Dobra, idziemy do naszych rowerków. Będziesz miał kruszynę 75. I spadamy. Byli... Jakiś Rusi z Francji i to filmowali. Janek, no ty potem mówisz. Francji powiedzą, to nie, Janek, ty tak. Mówisz, trzy synagogi tu są, tak? Ja kiedyś po prostu nawet dzwoniłam do parę lat temu, bo chodzi o ten, tak. O ten budynek, bo to też żydowski budynek, był do korowu świętych pastami. No słuchaj, się przyjeżdżają do wycieczki. Tak. I się ładnie się zrobi. A dziewczyna, która wzięła plecę i tak. To już ładny wiek. To znaczy wszyscy będzie widzieć. To tam, wie pan, ładny wiek. I tam gdyby nie kolana, które trzeba od dawna było już operować, to jeszcze tyle, ile wie pan, jeszcze i mózg. Może pamięci nie mam, ale jeszcze manualnie jest. Rękoma siedzą w zrobię. Pani się dziwi, że dla pani kolana bolą, pani ma 10 lat? Ta. To pani dobrze ma. Ha.
Synagoga Fundacji Wiecznej Pamięci. Synagoga w latach 1850-1941. Proszę. Tu chyba oficjalne wejście. To jest jedna synagoga. A się okazuje, że są trzy tutaj. A tu galeria jakaś jest, widzisz? Też żydowska. A u starej kobiety nie ma? No widzę, zobacz. A tam jest co? Co tam mówisz? Zarośnięte, koło krajownika, tu zobacz jak wyczyszczone, 90 lat pani by czyści. Widzisz, a to zobacz, to jest zarośnięte. No, stara kobieta tu. Widziałeś? Jest to znika, co? No, podpieram się, bo kolana potworne, bo trzeba operacji, ja jestem pielęgniarką. Przepracowałam przez 50 lat w przeklętej służbie zdrowia. I wie pan, kiedy mnie w 14 roku, to mnie przeznaczyli na 17 rok operacji. Za 3 lata. Za to odpłaciła służba zdrowia i pisałam do ministerstwa. Zrodnienie, kola. Ja nie... Wie pani co? Co? Aż nie do wiary. I pracowałam do i pisałam do ministerstwa. Ale mówię, aż nie do wiary. Wie pan, zdjęcia przysłałam, proszę pana, to jest 16 pielęgniarek, a kiedy trzy obsługiwała dwa szpitale w dwóch budynkach i przyjmowali jeszcze tego. A jeszcze co drugą drogę pracowały za komunę i nikt nam zapłacił nadgodzin, bo jeszcze człowiek bał się, żeby na zielone te, na te wyzwiedzi nie wywieźli, tak. O, bardzo pani, tak. A tam Janek, to tam są te? Kościół. Ale wie pan co? Idziemy dalej. Wstaję, dziękuję Bogu za każdy dzień. Oczywiście, do, bardzo dobrze. Nawet, że każda, bardzo dobrze. Każdy krok to ból. Tak, tak. To jest co największe w Europie, czy drugie? Drugie. Krynki, mapa krynek. A tam gdzieś chyba naprzeciw piwialnia, co? Bo tak głośno się zachowują. I jest dwa, synagoga kaukaska, żydowska, cmentarz żydowski. I haszyszów, zobacz, jest to. Z XIX wieku. Widzisz, jest, czy XIX? Wszystko jest. No i cmentarz. I Toronto, na którym jesteśmy, gdzie jest 111 ulic? Tak, policz. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jedna, no ale oczywiście. Ja ci nie kłamię. Nie, nie. No, ja ci wszystko. I to jest Toronto. Prawdziwe prawdy ci mówię. Żebyś wiedział, co jest ten temat. No bo za mało zafilmowałeś, tak jak ty mówisz. A tu będzie ruina tej to. Gdzieś chodź, wszystko. O, to też wielkie synagogi ruiny. Zobaczcie tylko same wiech rozwalone. Czekaj, włącz. To blisko. No, jesteśmy w Cisniarach, to jest ruiny wielkiej synagogi. To była jedna z największych? Tak, i tutaj właśnie Niemcy w tej synagodze czołgi naprawiali. No proszę. Czołgi, wojnę tutaj robili, no bo mi tu mieszkańcy mówili. No i potem jak oni wychodzą, no to wiadomo. Zniszczyli. I powiedzieć, że to zła, że tu wejdę. Trudno mi darmo, ale pójdę sobie. I ruina została po synagodze. O ja. Pomyśleć, że to była synagoga i to jedna z większych. I zostały same kamienie. Szok. Szok. Ruina. Zajdę do trzeciej, to blisko. A już mi się nie chce. Do trzeciej, ale to jest cała, tak jak tam.
Ale tu już nie chcę. Tylko takie jest, takie. Tamtą widziałem to. Ale tutaj jest taka jeszcze inna, tych kasisów, czy kogo jest, to widziałem tam na tym. No, to tutaj on jest. O, tutaj jest to jakoś, uliczka przed tamtym domem jest. O, tak, i tam ona tutaj jest gdzieś ta. Tam jest ona. Tak mi się nie chce. No nie chce się, to jedzie do domu. To tylko jedną widziałem, jedną ruinę. Starczy. No to jeszcze tutaj trzeba byłoby cmentarz żydowski obejrzeć, to jeszcze jest. No wiesz, a teraz jest za późno, Jan. Tak, a nie, to teraz to czwarta zaraz będzie. Trzeba jechać. Oczywiście, no to słuchaj, aż my do domu nie dojedziemy. Dojedziemy. To będzie ujęcie wody Krynki. Po Krynce się produkuje. Nasze podlasko. Źródło. To Duda jeszcze. O, Duda, bardzo dobrze. Zobacz. Zobacz, jak te przesali, krystaliste i czyste. Tak jak tada. Zobacz, to, ale strasznie zrobili. Stojek postawili taki, żeby ludzie postawiali butelki. Ubrali, widzisz? A tego nie było. Ja bym miał butelkę, to bym nabrał. Tak? No, ja nie mam też butelki. No bo to... A te trafo jakie wielkie. No. To powalali. Ciuciek. Ale ten ciuciek to... Groźny tu. Pilnuje. Pilnuje ciucie. Tak, nie. Ja wiem. Ona tego pieska. Dobra, jedziemy do domu. To są mądre psy. No. Przyjechaliśmy z Poczopka i Kruszynian już do Gródka. Pan Jan? Wiadomo, lider, nie? Żółta koszulka, tak. Wycieczki. Ja, pilny uczeń, tak. I zawadiaka. Tak, no i zaraz udajemy się w kierunku do domu. No. Gródek Michałowo i tak dalej. A przejechaliśmy już 136 km z groszami. A to jest ta sama tablica, Gródka. Tak. Co kiedyś filmowałem. Grudek Zita, oto, Grudek Zita. Tak jest. Oto Zita Grudek, ten Grudek. Grudek Zita. My też go witamy. Tak. Ty, ale on ma tutaj ty. Co ma? Taki w herbie, fajny herb ma. No tak. Zobacz, jaki elegancki herb ma. Dobra. I udajemy się. Prosto czy tam? Tam chyba. Nie, prosto, tam. Czyli tam. I jeszcze mamy ile kilometrów? 60. No to niech Pan Bóg nam to pobłogosławi, żebyśmy tam no tak, za dwie godziny przyjechali. Za dwie godziny to nie. Za trzy to będzie dobrze. To no to 25. Za trzy. Zakończyliśmy naszą podróż, wycieczkę. Do? No przyjechaliśmy do Poczopka. Do Poczopka, Kruszyniany, Krynki, tak, tak dalej. I wróciliśmy już do Bielska. Jesteśmy przy firmie Hopy. Tak jest. Pomo Hopy. Tak jeszcze tu reklama jest. Tam są Hopy. Słaby widok, bo już zmierzch. Udajemy się, już mamy ile? 2 kilometry jeszcze do domku. 2 kilometry do domku, a wybiło. Wybiło 193,2. To tam 3 będzie do domu. To będzie razem 196. To tam 3 będzie do domu. A, ale to już jest Bielsk. Las. Także szkoda, że ciebie, Krzysiu, nie ma. Piotrek, że ciebie nie było. Tak, ciebie... By było weselej. Śmielej, a będzie weselej, tak. Tak jest. No ja jakoś przeżyłem to. No. Choć miałem duże wątpliwości, że przeżyję. Katorgę. Ale przeżyłem, dobra, a najważniejsze, że no, odbyło się. Tak. I do następnej wycieczki. Tak, co dobre szybko się kończy. Tak jest.